Poruszanie się w gąszczu przepisów prawnych na pewno dla wielu osób nie jest sprawą łatwą. Dlatego w gminie Kolbudy od wielu lat działa punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Jednak od stycznia tego roku punkt działa w nowej, bardziej rozbudowanej formie. Nie każdy musi być prawnikiem i nie każdego stać na prawnika. W związku z tym lata całe te usługi prawne nieodpłatnie świadczył pan mecenas Dmowski. W momencie, kiedy pojawiła się jakby obligo z mocy tego typu obsługa czy forma pomocy mieszkańcom, skorzystaliśmy z jakby poszerzonej siły fachowej i punkt ten funkcjonuje, myślę, ku zadowoleniu mieszkańców, a chętni są. Kto jest uprawniony do darmowej porady prawnej oraz z jakimi problemami najczęściej przychodzą do prawnika mieszkańcy Kolbud? Osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej to osoby powyżej 65 roku życia do 26 roku życia, także osoby posiadające kartę dużej rodziny, legitymację weterana, kombatanta, także osoby w takich sytuacjach nagłych mogą taką pomoc uzyskać. Bardzo często przychodzą osoby starsze. Jest też spora grupa ludzi młodych. Najczęściej są to problemy związane z prawem spadkowym, a więc przeprowadzenia postępowań spadkowych w sądzie, gdzie można takie postępowania przeprowadzić, więc mówimy o poświadczeniu dziedziczenia, o stwierdzeniu nabycia spadku, które można w sądzie przeprowadzić, jak przygotować takie wnioski. Inna grupa spraw, które się powtarzają, to są sprawy rodzinne. Czyli dużo spraw, które dotyczy rozwodów, alimentów, właśnie też postępowań przed sądem, ustalenia kontaktów z dzieckiem i tak dalej. Punkt porad prawnych jest czynny w każdy poniedziałek od godziny 13 do 17 oraz w każdy wtorek i środę od godziny 9 do 13.